nazwaliśmy tą już końcówkę na tej konferencji tak zwane kwiatki budżetowe, bo to co najbardziej nas tak uderzyło, a czasami też rozśmieszyło z tą banalnością wydawania pieniędzy przez prezydenta, bo szasta pieniędzmi, no myślę, że swoimi nawet by tak nie szastał, nie wiem, może małżonce tak szasta pieniędzmi na zakupy, bo pieniędzmi publicznymi na pewno tak nie powinien robić. Proszę Państwa, 88 tysięcy wydajemy w 2014 roku na składki członkowskie do Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, do Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza i innych stowarzyszeń. Jest ich tam kilka. Wydano mnóstwo pieniędzy na stworzenie marki Hasz Gruz, a w budżecie na 2014 rok promowanie tej marki, bo to jest marka, którą trzeba promować, ona nie promuje miasta, wydaje się 559 200 zł na te wszystkie hasz festiwale i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest potrzebne, czy to przynosi wymierny korzyść? Ilu zapanowano turystów, którzy przyjadą dzięki temu, że na koszulce ktoś zobaczył ten znaczek hasz? Zwiększone wydatki na kulturę. Wielokrotnie poruszany temat na podczas, może nie rozmów, ale dyskusji z władzami, czy to na portalach internetowych, czy w innych miejscach, to jest to, że miasto uważa, że do kultury trzeba dokładać. Ja bym proponował przejść się plantami i zapytać przeciętnego Kowalskiego, ile razy on był w teatrze, tak? A musimy sobie zdać sprawę, że wszystkie instytucje kultury w Grudziądzu, łącznie z teatrem, są co roku pod kreską. I rok w rok idą coraz większe nakłady na przykład na teatr. Ale o ile utrzymanie muzeum i biblioteki, no jeszcze można uzasadnić coś takiego, bo one mają te zdolności przychodowe mniejsze. Natomiast teatr i dopłacanie do kultury, wygląda to tak, że urzędnicy i ich rodziny dostają przed spektaklem możliwość zakupienia biletów z ulgą, bądź jeszcze większą ulgą, że tak powiem. Kolejnym takim zapisem, który w ogóle burzy to, co powiedzieli tutaj koledzy, nadwyżkę finansową, 1,5-milionową, jest to, że w ten budżet, ta nadwyżka, ona będzie wykonana tylko wtedy, kiedy Grudziądzanie okażą się nieuczciwymi chamami, bo za grzywne, mandaty i inne kary zaplanowano 1 200 000. Ja nie wyobrażam sobie prezydenta, który liczy na to, że zakończy rok nad kreską, dzięki temu, że wystawi mandaty, tak, i naliczy kary mieszkania. 1 200 000 to jest znaczna część tej nadwyżki 1,5-milionowej, czyli ten budżet on się nie zamyka jakąś super nadwyżką wymierną w przychodowości, tak, inwestycyjnej. GPP, spółka, tak, wypłaca dywidendę. Nie, to jest w większej części jest tak zaplanowane, że z grzywien i mandatów, tak. Mniej więcej taka sama wielkość będzie gdyby nie było tych grzywien i mandatów, to już budżet jest ledwo na granicy zera, tak?